Na skraju zespołu piramidy Djesera, 140 metrów od jej krawędzi, badacze oglądają inną tajemniczą budowlę. Kierownikiem projektu jest archeolog Kamil Kuraszkiewicz. To jego 23 sezon w Sakarze. Znaleźliśmy pozostałości ogromnego wykopu otaczającego zespół piramidy schodkowej. To coś jak fosa wokół średniowiecznej twierdzy. Rów jest szeroki na 40 metrów i głęboki na 20. Wydobyty tu kamień Imhotep wykorzystał zapewne do budowy piramidy. Spod piasku wyłaniają się jednak wielkie ściany. Zapewne jest to coś więcej niż kamieniołom. Poznanie funkcji budowli mogłoby odmienić nasze pojęcie o zamyśle Imhotepa. W ciągu trwających 19 dni prac archeolożka Iwona Kozieracka-Ogunmakin znalazła nie tylko piasek i kamienie, ale też ludzkie szczątki. Odkryłyśmy je przypadkiem. Tak bywa. Interesujące. To był młody człowiek, mniej więcej 14-letni. Czy znalezisko może pomóc w wyjaśnieniu, po co wykopano ten rów? Ekipa znajduje też drugi kompletny szkielet. Który to ten nowy? Ten. Następnego pochówku jeszcze nie widać, ale wierzcie nam, on tu jest. Zachowała się chyba gałka oczna. Pochówek tak blisko piramidy Djesera może otworzyć nowy rozdział w księdze dziejów tej budowli. Kuraszkiewicz musi najpierw ustalić, dlaczego pogrzebano tu tych ludzi. Wygląda podejrzanie. Iwona oczyszcza szkielety wydobyte z rowu. Chce wiedzieć, dlaczego pochowano tu tych ludzi. Czy zdoła wyjaśnić, dlaczego Imhotep otoczył pierwszą piramidę ścianą? Te szczątki są świadectwem dawnych praktyk pogrzebowych. W jamie nosowej jest otwór wiodący do mózgoczaszki. Usunięto przez niego mózg. Wnętrze oczyszczono, zdaje się, lnianymi gałganami. Strzępy lnu i ślady po ekstrakcji mózgu to oznaki mumifikacji, praktykowanej już za czasów Imhotepa. Kuraszkiewicz nie sądzi jednak, by te ciała miały cokolwiek wspólnego z wykopem. To bardzo proste groby bez trumien. Pochodzą zapewne z dużo późniejszych czasów. W epoce Imhotepa zwykli śmiertelnicy nie mogli być grzebani blisko króla. Znalezisko wskazuje jednak, że to miejsce święte, w którym ludzie chcieli być pochowani. Wiedzieli o cmentarzu przy piramidzie schodkowej. Pochówek blisko dzieła Imhotepa był najlepszym, na co mogli liczyć. Kuraszkiewicz jest przekonany, że pod piaskiem kryje się więcej wskazówek i każe ekipie zwiększyć wysiłki.